Oddział! Stój! W lewo, rząd!
koncelebrowana, ksiądz Stanisław modli się o zdrowie i Boże błogosławieństwo w posłudze druhów strażaków z gminy Żegocina. Ja modlę się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla księdza Stanisława Szczygła. Są msza święta z okazji imienin zamówiona przez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Żegocina. A my dzisiaj, w ten piękny dzień, gromadzimy się w nie mniej pięknym miejscu, w kościele na rozdzielu. Gromadzimy się wokół ołtarza Chrystusowego, wokół Krzyża Chrystusowego. Gromadzimy się w patronalne święto wszystkich strażaków. Na tej uczy świętej witam wszystkich serdecznie, tutaj przybyłych. Witam wszystkich wiernych, kapłanów. W sposób szczególny witam licznie przybyłych duchów strażaków. Cieszę się obecnością pana wójta. Gromadzimy się w tym kościele święto patronalne strażaków, świętego Floriana. Był męczennikiem, żył w IV wieku. Był żołnierzem rzymskim, który zawsze bronił słabszych, prześladowanych, który też ratował ludzi z pożarów, ryzykując często własnym życiem. Poniósł śmierć męczeńską, bo nie chciał wyrzec się swojej wiary. Zginął za Chrystusa. W Polsce, w naszej ojczyźnie, czczony jest jako patron podczas klęsk pożaru, powodzi, sztormów. Jest patronem strażaków. Prośmy w tym, moi drodzy, tygodniu miłosierdzia, abyśmy mieli w sobie wyobraźnię miłosierdzia, jaką miał dzisiejszy patron, zwłaszcza wobec potrzebujących i słabszych. Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da Ci zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Za niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca, ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Będąc w kościele przy innych okolicznościach, zastanawiamy się, ile każda i każdy z nas swoim życiem wnosi do ojczyźnianego skarbca. Myślimy, ile przez swoją pracę na różnych odcinkach życia powiększamy kapitał dobra tak bardzo potrzebny matce ojczyźnie. I o ile powiększyliśmy swoje konto przez pracę u Boga. Polska to nasza ojczyzna. To kraj okupiony pracą, cierpieniem, łzami, a czasem i krwią. Polska to historia utrwalona w modlitwie, słowami, obyczajem i kulturą. Polska to taki kraj, którym ojcowie i matki, dzieci, pacierza uczą i ku Panu Bogu prowadzą. Boże, w dniu dzisiejszym polecamy Ci więc naszą polską wolność. Polecamy Ci nasze polskie nadzieje. Polecamy Ci w dzisiejszy dzień naszych kochanych druhów strażaków. A my, strażacy, obiecujemy dalej iść śladami przodków i przyrzekamy, że my współcześni również będziemy wszystko czynić, aby wiary obronić i ludziom jak najpiękniej służyć. Obiecujemy więc służyć Bogu i bliźnim. To jest takie nasze dzisiejsze zapewnienie Pana Boga, naszych rodaków i rodaczki. Szanowni bracia strażacy, w dniu Waszego święta, jako Wasz kapelan wraz z kapłanami tutaj obecnymi, w modlitwie polecamy Waszą służbę Bogu. Gratulujemy Wam tak bardzo serdecznie Waszej pięknej strażackiej postawy.
i dziękujemy za nią. Dziękujemy Wam również za to, że nigdy na służbie nie stawiacie pytania dlaczego. Dlaczego mam jechać? Dlaczego takie czy inne zdarzenie? Słowa dlaczego nie stawiacie. Za to Wam dziękujemy. Niech zdrowie Wam służy i zawsze Wam towarzyszy ludzka życzliwość. A dla młodego kwiatu strażackiego, dla młodzieżowych drużyn żeńskich i męskich, serdeczne życzenia zawarte w prośbie. Kochani młodzi druhowie, kochane młode druhnie, prosimy Was, my starsi, wytrwajcie w wierze Ojcu. Wytrwajcie, tą wiarą żyjcie i tą wiarą się chciejcie udzielić. Wypracujcie w sobie taką cechę, byście umieli młodzi bezinteresownie również bliźnim służyć. Piękna cecha, postarajcie się ją wypracować. A Ty, Maryjo Królowo Polski, prosimy Cię, kieruj dalej polskimi strażakami, bądź dla nich królową i matką. A Ty, święty Florianie, wypraszaj naszym strażakom dużo zdrowia i wiele błogosławieństwa, jak najwięcej odwagi i męstwa na dalszą posługę bliźnim w naszej Ojczyźnie. Amen. Święty Florianie, patroni nasz, święty Florianie, patroni nasz, módl się za nami. Wszechmogący Boże, w dzisiejsze święto z radością uczestniczyliśmy w uczcie eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci Twojego Syna. Spraw, abyśmy razem ze świętymi męczennikami mieli udział w Jego zmartwychwstaniu i chowaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi. To słowa księdza Janusza Pasierba. Wskazują one na wartości pracy dla innych ludzi w małych ojczyznach, którymi są nie tylko wioski, gminy, a także nasza ojczyzna Polska. Najlepszym wzorem służby i pracy, miłości do małej i wielkiej ojczyzny byli, są i będą druhowie strażacy. To oni ofiarnie i bezinteresownie, z wielkim poświęceniem niosą pomoc w trudnych chwilach. To do druhów strażaków mamy największe zaufanie. Wierzymy, że w nieszczęściu nie zostaniemy sami, że możemy zawsze liczyć na ich pomoc. To strażacy służą Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dzisiaj 4 maja, Dzień Święta Floriana, dzień po święcie Matki Bożej Królowej Polski i święta uchwalenia Konstytucji Majowej, obchodzimy doroczne święto strażaków. Spotykamy się w rozdzielskim kościółku u stóp świętego Jakuba, aby dziękować opatrzności Bożej za opiekę podczas trudnych chwil. Pozwólcie więc, że imieniem koleżanek i kolegów druhów, w imieniu Waszym również, z całego serca dziękuję druhowi Stanisławowi Szczygłowi, kapelanowi powiatowemu Związku Ojczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Ochni oraz proboszczowi księdzu Januszowi, księdzu Bogusławowi Pasierbowi z Żegociny, jak również księdzu Janowi Wąchale, za ofiarą przy świętej sprawowaniu w intencji strażaków i ich rodzin. Życzę wszystkim strażakom, aby trudna służba drugiemu człowiekowi była dla Was zawsze źródłem radości z dobrze spełnionego obowiązku, a Wasza praca była bezpieczna i pozwalała na spokojny powrót do domu.
Życzę znakomitego zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów. Pozdrawiam Was serdecznie, Wasze rodziny również, bo to na ich wsparcie w trudnych chwilach zawsze możemy liczyć. Święty Florianie Strażacki Patronie, w dniu Twojego święta do Ciebie zanoszę strażacki błagalny głos. Strzeż Polskę od ognia, miej ją w swej obronie. O Twoją opiekę drużynie Cię proszą. Święty Florianie Strażacki Patronie, pomagaj naszym druhom walczącym z pożarami. Dodaj odwagi, gdy nam mnie płonie. Otuchy, gdy już swej siły wątpimy. Święty Florianie Strażacki Patronie, udziel nam męstwa, by ojczystej ziemi bronić, gdy Polska zawoła. Jeszcze raz serdecznie dziękuję księżom za sprawowanie Najświętszego Mszy Świętej i życzę wszystkiego dobra. Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Królowo Różańca Świętego, oto klękamy do modlitwy pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszych ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się w szczególnie za tych, którzy najdalej należy do Boga i najbardziej potrzebują jakiejś młodzieży. Pomóż nas, Panie, abyśmy sami znali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzegocinie. Witam wszystkich zgromadzonych na gminnej uroczystości obchodów Dnia Strażaka. Dowódcą uroczystości jest komendant gminny druh Janusz Stajdo. Uroczystość z okazji Dnia Strażaka rozpoczynamy od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości drucha Janusza Stajdo. Meldunek odbierze prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzegocinie, druh Jerzy Błoniarz. Do oddziału, patrz, na prawo, patrz! Panie prezesie, komendant gminy Stajdo melduje o straży pożarnej na gminnej uroczystości Dnia Strażaka.
panowie! Cześć! Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w rozdzielu z radnym gminy panem Markiem Pajorem złoży wiązankę pod pomnikiem świętego Floriana. A teraz proszę prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegocinie, drucha Jerzego Błoniarza, o zabranie głosu. To nasza kolejna uroczystość związana z oddaniem czci i honoru naszemu wspaniałemu patronowi, jakim był święty Florian. Tak dużo pięknych słów było powiedziane w dzisiejszym kościele, ale naprawdę jemu się należy. Należą się również słowa podziękowania tym, których nie ma tu wspólnie z nami, a zwykle bywali. Ci, którzy odeszli od nas już na zawsze, za to waszym imieniem i moim im serdecznie składamy hołd. Chciałbym również gorąco podziękować wszystkim tym, którzy bardzo mocno dołożyli się do naszego wielkiego majątku, jakim oprócz ducha i tej woli, pomocy i jest również dorobek materialny. Cieszmy się tym pięknym parkiem samochodowym, tym wyposażeniem i życzmy sobie, żeby nam nigdy nie brakowało zdrowia. Chciałbym jeszcze bardzo gorąco podziękować na ręce pana Witolda Sajaka, komendantowi powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, za wielką siłę i mądrość, którą mi przekazuje w czasie działań, nie tylko w akcjach, ale również i wtedy, kiedy nas uczą, pouczają, bo taka jest nasza wspólna rola. I bardzo wszystkim za wszystko dziękuję, no i życzę dobrego dzisiejszego wieczoru. Dziękuję bardzo. Niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. Dzisiaj podczas kazania powiedziano bardzo wiele o strażakach, o straży, o odpowiedzialności. Kiedy zawyją syreny, w waszej gminie wszystkim zaczynają mocniej bić serca, bo coś się dzieje niepokojącego. Ale to wtedy wy, wszyscy mieszkańcy wiedzą, że jesteście wy. Strażacy, którzy stoją na straży bezpieczeństwa, czy to pożarowego, czy to powodziowego, czy to tak jak w ostatnim czasie nawiedziły nas wichury. Wasza odpowiedzialność za mienie, za byt, za zdrowie i za bezpieczeństwo mieszkańców jest bezcenna. I za to dzisiaj z całego serca chciałbym z okazji naszego święta bardzo serdecznie podziękować, nie tylko swoim, nie tylko samorządu, ale i wszystkich mieszkańców. Abyście zawsze bezpiecznie wracali do swoich domów. Dziękuję też waszym rodzinom, bo podczas gdy wyjeżdżacie do akcji, myślę, że każdy z waszych bliskich myśli o was, żebyście szczęśliwie do tego domu wrócili. Życzę wam zdrowia, wszelkiej pomyślności. Pozwólcie jeszcze, że na koniec zwrócę się do naszego solenizanta. Chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, no i jak najdłuższej posługi duszpasterza strażaków. Wszystkiego dobrego.
Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować organizatorom tego święta w imieniu komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Błotni za zaproszenie. No niestety, ale mnogość imprez związanych z obchodaniem Dnia Strażaka powoduje to, że nie może się pojawić w wielu miejscach w jednym czasie. Niemniej jednak bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję w jego imieniu. Komendant powiatowy upoważnił mnie również do odczytania listu skierowanego do Was strażaków i pozwolę sobie przeczytać zarówno list, który polecił przekazać od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również okolicznościowy adres od Komendanta Powiatowego. Szanowne druhny, szanowni druhowie, drodzy strażacy Państwowej Straży Pożarnej, drogie druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, szanowni Państwo, trudna i niebezpieczna, ale jakże szlachetna misja strażaka darzona jest przez Polaków najwyższym szacunkiem oraz zaufaniem społecznym. W ten właśnie sposób rodacy wyrażają wielkie uznanie dla Państwa odpowiedzialnej, ofiarnej służby. W dniu świętego Floriana, Waszego patrona, kiedy przypada święto wszystkich strażaków, pragnę złożyć Państwu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej najserdeczniejsze życzenia, podziękowania i najlepsze życzenia. Strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi. Kimś, na kogo możemy zawsze liczyć i na kim nigdy się nie zawiedziemy. Nie tylko w obliczu pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, ale również wielu innych zagrożeń, to właśnie strażacy są zwykle pierwsi w szeregu ofiarnych ratowników, niosąc bliźnim pomoc, nieraz z narażeniem swego zdrowia, a nawet życia. To służba wymagająca szczególnych cech charakteru, a jednocześnie wysokich kompetencji, profesjonalizmu i sprawności. Polska jest dumna ze swoich strażaków, którzy nieustannie składają dowody najwyższego kunsztu. Stanowicie jeden z filarów naszej państwowości i systemu bezpieczeństwa narodowego. Tak jest obecnie pośród wyzwań XXI wieku i tak jest od pokoleń, gdy polscy strażacy swoim patriotyzmem, niezłomnością, obywatelskim zaangażowaniem wspierali ojczyznę i niepodległościowego ducha. Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim Państwu życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę bezpiecznej służby, skutecznych interwencji i szczęśliwego zakończenia każdej akcji. Życzę poczucia spełnienia w podejmowanych misjach i działaniach, nagradzanych nieustanną ludzką wdzięcznością. Niech święty Florian ma zawsze Państwa w swojej opiece. Wszystkiego dobrego. Z wyrazami szacunku, Andrzej Lida. W dniu naszego święta życzę Państwu, abyśmy w następnych latach mogli spotkać się i podsumować tylko nasze sukcesy oraz planować dalszy rozwój ochrony przeciwpożarowej. Niech święty Florian wstawia się za nami, błogosławi nam i naszym najbliższym. Podpisał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, młodszy brygadier, magister inżynier Robert Cieśle. Bochnia, 4 maja 2019 roku. W imieniu ochotniczych straży pożarnych wszystkich jednostek dziękuję za miłe słowa wypowiedziane, ciepłe słowa, miłe słowa. A ja w imieniu naszej jednostki zapraszam na strażacki poczęstunek wszystkich gości, jak i kolegów druhów strażaków gminy Żegocina. Dziękuję. Patrz toś, na prawo, patrz. Panie Prezesie, Konrad Gminy Stajno, pewne zakończenie uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Patrz toś, patrz się, miejscu, rodzę się.